Teodor, Artur Teodor Lewandowski, doskonały freestyle'owiec, człowiek, który na scenie czuje się tak, jak tylko jak mógłbym sobie wymarzyć, żeby się czuć tak swobodnie na scenie jak on. Bitem, proszę was przez chwilę, żebyście posłuchali tego, bo kiedy Teo wkracza na mic, to wiesz, że mogę to zrobić i zaznaczać tak swoją obecność. On wchodzi na scenę, nie mówi inaczej niż freestyle'em, cały czas rapuje, nawet jak śpi. Lubię to. Imponująca umiejętność freestyle'owania, ja dalej jestem na etapie głowa, słowa, mowa, a on podwójne rymy. Ostatnio jakoś się tak złożyło, żeśmy coś tam razem nawet freestyle'owali. I on taki ma inny freestyle, to jest taki freestyle, już można powiedzieć freestyle sportowy. To pewne tu, że wkładam serce w muzykę, jesteście tu! On potrafi w 3 sekundy wymyśleć, w 3 sekundy, w 3 milisekundy potrafi wymyśleć taki punch na aktualne tematy, że po prostu ludzie się łapią za głowy, skąd on miał czas, żeby wymyśleć to. Każdy wie to, że mogę być poetą, bo kiedy nie potrzebuję spisać choćby kropli atramentu, żeby dać więcej wam do żombli tych wersów, więc mam tego... Jeżdżę na koncert Mesa, głównie moim zajęciem jest właśnie robienie przerywników freestyle'owych, plus granie oczywiście zwrotki, którą tak zawsze freestyluję na kandydatach na szaleńców. Na mojej płycie zarapował tam zwrotkę 16 bodajże wersową. Natomiast na koncertach zawsze zmieniają w jakiś soczysty freestyle a propos tego, gdzie się znajdujemy, jak on akurat w danym dniu czuje temat kandydaci na szaleńców. Ładuj, Artur! Nie chcę uwierzyć w to, że pieniądz rządzi światę. Naprawdę? Może kierowcy z psychozy i to płatek. Po pierwsze imponujący trik, po drugie też trochę pokazuje podejście Teodora do tej zwrotki nagranej na płycie. Mam wątpliwość, życzliwość panów w kitach, jak i twoje albo zrobię nabił w stronę high hit. Ona mogłaby być lepsza, fajniejsza, ja nie byłem do końca zadowolony, skreślał tę zwrotkę, jechał do studia, zmieniał ją w ostatniej chwili, ja nie lubię takiego p***lenia się. Albo masz dobrą zwrotkę, albo nie. Wymagania stawiasz? Przed lustrem, nie na balkonie. Naprawdę? Czym kandyduje na szaleńca? Robisz to, ziom. Czym kandydujesz, na kogo? Nie, jeszcze raz, że się ma nawinął. Ten numer wziął się z tego, że bardzo podobnie, przynajmniej w tamtym czasie, żyliśmy z Mesem. Te wspólne zainteresowania i wspólny styl życia jakby sprowadził się do tego, że nagraliśmy ten wspólny numer na jego płytę. Więcej wolności, tak ja strat na zawsze. Więcej mi życie, to przynajmniej swoje własne. Jestem z gości, którzy dbają o przyjaźń, im bliżej dopuszczam ludzi, tym zwykle raniej ich bardziej. Zaobserwowałem, że numery, które nagrywam, zaczynają się pomału nadawać do tego, żebym z pełnym przekonaniem, pasją i po prostu odpowiedzialnością za słowa, które wypowiadam, grały na koncertach. Zacząłem grać koncerty, tak? I w różnych miejscowościach wychodzi naprawdę fajnie. Ludzie coraz bardziej znają te numery. Polepim albo spełni ten sen, ale nie chciałbym się bać, że mógłbyś skoczyć tam za mną. A ja tylko chcę. Chcę być wolny! Flow! Bałem się trochę tego, że przy złożonym numerze, który jest bardzo bogaty w merytorykę i jest tam bardzo dużo myśli do przekazania, gdy wokalistka ma napisać refren sama i go nagrać, bałem się, że zrobi z tego jakiś banał, a Flow idealnie po prostu zrozumiała, co chodziło w kawałku i podsumowała 4 wersami, podsumowała cały utwór w idealny sposób. Ty zamyślę, jak zmęczył mnie dialog. Ty chciałem coś wypłakać, ale wszyscy już mnie znają i już nie słuchają, jakby mieli spis rad i chcieli tylko odchaczyć, co jedną dostałem też dziś ja. Jeżeli przekona nas do wydania swojego albumu, to nie jest tak, że jesteś w ekipie i już od razu przysługuje ci to tak po prostu, bo jesteś w ekipie i bo wypiliśmy razem dużo wódki. Nie, trzeba się starać. Bo jestem tu, to alkopoligamia, prawie jak tour, byśmy robili jak Snoop Dogg i Dre, ale te mówią, mów mi, zrób to i wiesz, że możesz rozpić wszystko, ale ja znam swój czas i gram tu tak, na majku, brat, spraw znów do taktów, dam tu więcej wersów, bo kiedy... Moment, w którym uda mu się dokładnie przełożyć te skillsy i energię, jakie uzyskuje freestylując na utwory zapisane na kartce i dopracowane w studiu, będzie momentem, kiedy będzie gotowy na legalny, nie wątpię, że zajebisty album. Ile kiedy daję to do bitu, te chwile to najlepsze chwile w moim życiu, bo kiedy ja wjeżdżam znowu, to więcej tego sporo odnajdę, bo kiedy gram, to więcej pan co mogę dosypać, bo kiedy freestyle, możemy to wpaść, możemy to grać, bo kiedy my gramy, to wiemy, że mamy ten vibe. Wiem, że to da się zrobić, przełożenie jego energii freestyle'owej na energię studyjną i że jest naprawdę blisko tego,
uzyskania znaku równości pomiędzy swoimi skillsami na freestylu, a skillsami w studiu. Jak to zrobi, to no, będzie wesoło, naprawdę. Będzie zamiatał dużą miotłą, jak sam jest dużym praskim człowiekiem z takiej dzielnicy, że ja nie chcę tam chodzić. Nie chcę po prostu.